Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z mojej kariery. A dzisiaj czekają nas mecze z Portugalią i Kolonią. Jeden mecz w reprezentacji, jeden w Bundeslidze. Już zadebiutowałem z Austrią. Jak widzimy w dzisiejszym materiale, możemy sobie zapewnić awans do Mistrzostw Świata. Wystarczy pokonać Portugalię. Taki mamy plan i mam nadzieję, że uda się go zrealizować. Gramy u siebie, niech Stadion Narodowy poniesie nas do zwycięstwa. Zaczynajmy to spotkanie. Portugalia w natarciu, André Silva cudownie podaje do Ronaldo, Cristiano Ronaldo jest sam na sam ze mną, zobaczmy jak uderzy, uderza prosto we mnie i udaje mi się odbić tą piłkę do boku. I jest żółta kartka niestety tutaj dla Łukasza Piszczka i rzut wolny dla Portugalii. Grę wznowi Ronaldo, centra w pole karne, dziwna moja interwencja, Perkis wybija piłkę przed pole karne. Jeszcze piłkę ma Cancelo. Zagrywa do Ronaldo, Ronaldo schodzi na prawą nogę, jeszcze podaje do Williama Carvalho, ale kapitalnie udaje mi się wyłapać ten strzał. Niestety znów Portugalia w natarciu, Eder, João Mario podaje do środka do Edera. Eder do André Gomesa, André Gomes schodzi na prawą nogę, teraz na lewą, jeszcze odgrywa do Mario Rui'ego, ale udaje mi się tą piłkę odbić do boku. Rybus jeszcze ją podbija, jest zamieszanie w polu karnym, ale Perkis jakoś wyprowadza tą piłkę z pola karnego, chociaż nie. Ale tym razem udało się, nareszcie. Wreszcie jakaś akcja Polski, ale niestety Pepe świetnie przechwytuje piłkę. William Carvalho wchodzi niespodziewanie w dribbling, odgrywa, jeszcze strzela, ale bardzo lekko. I z tym strzałem nie mogłem mieć najmniejszych problemów. Perkis tutaj świetnie odbiera piłkę i zagrywa do przodu. Błaszczykowski, Polański, dobra seria podań Polaków. Milik tutaj świetnie dojrzał Lewandowskiego. Lewandowski ma idealną sytuację. Jeszcze jest poprzeczka. Dobitka Zielińskiego i bramka. O to właśnie chodzi. Cudowny gol ze wślizgu Piotrka Zielińskiego. Jeszcze ze strzałem Lewandowskiego Rui Patricio sobie poradził, ale przy dobitce był bezradny. Widzimy wielka radość Stadionu Narodowego. Tutaj dobre uderzenie Lewandowskiego. Patricio zbił piłkę nad poprzeczkę. Tutaj nie zdążył obrońca Portugalii i Piotr Zieliński wślizgiem wpycha piłkę do siatki. Prowadzimy z Portugalią 1-0. João Cancelo rozpędza się z piłką, odgrywa do Carvalho. Ronaldo. Dobra gra Portugalii w środku pola. William Carvalho świetnie do Edera, Eder jeszcze tutaj zagrywa do Eduardo, ale udaje mi się odbić tą piłkę, a Polański wybija ją daleko za pole karne. To może być ostatnia szansa dla Portugalczyków. Ronaldo zgrywa piłkę do Pepe. Pepe jest już w ofensywie. Zobaczmy co zrobi stoper Portugalczyków, centruje w pole karne na Edera. Eder uderza, odbijam tą piłkę do boku, ale na całe szczęście był spalony. No i na spokojnie wznowimy grę od rzutu wolnego. Zobaczmy, czy sędzia podjął dobrą decyzję. I koniec spotkania. Zwyciężamy z Portugalią i awansujemy na Mistrzostwa Świata 2018. Bierzemy też rewanż za ćwierćfinał Mistrzostw Europy w roku 2016. Jeśli chodzi o interwencję, to dwie piłki złapałem, 5 sparowałem do boku. Ocena meczowa 7,6. Dziwię się, że taka niska ocena jak na aż 7 interwencji. Tutaj pewnie będą jakieś powtórki. Tutaj jest pierwsza z 14 minuty. Sytuacja bardzo dobra. Cristiano Ronaldo, ale uderzył praktycznie w moje nogi. Chyba chciał mi założyć siatkę, no ale mu się nie udało. Na całe szczęście. No dość zaskakujący strzał. Myślałem, że uderzy jednak trochę do boku, ale dobrze, że miałem zamknięte nogi i mi tam nie puścił jakiejś takiej dziwnej piłki. Są tu jeszcze jakieś powtórki? Tak jest. Jest tutaj obrona z 79 minuty. Kolejna niezła szansa Portugalczyków, ale uderzenie praktycznie identyczne jak Ronaldo, tylko tym razem odbiłem piłkę do przodu, a nie do boku. Gdyby ktoś był na dobitkę, to byłoby bardzo niebezpiecznie, ale na całe szczęście obrońca wyjaśnił całą sytuację. W tym meczu, no to było wyrównane spotkanie, taka prawda, ale Polska miała lepszego bramkarza, dlatego zwyciężyła. Jeśli chodzi o oceny zawodników, to piłkarzem meczu został Piotr Zieliński. Bardzo dobry strzał tym wślizgiem. 7 moich interwencji, 5 Patricio. Te dwie interwencje, można powiedzieć, były decydujące. I przejdźmy dalej.
No jak widzimy, Szwecja remisuje z Belgią, czerwone diabły znów tracą punkty, a my już zapewniliśmy sobie awans do Mistrzostw Świata, jest to bardzo dobra wiadomość. Jeszcze dwie kolejki do końca, ale to będą dla nas takie tak naprawdę mecze towarzyskie. O awans powalczy jeszcze Portugalia, Belgia i niespodziewanie Hiszpania, która włączyła się jeszcze do walki o awans. No a już była na bardzo takiej złej pozycji, ale jednak jak widzimy, ekipa La Furia Roja nie chce się poddać i do końca będzie walczyć o Mistrzostwa Świata. Tak naprawdę dwie mocne drużyny już na pewno odpadną. Awansuje tylko jedna drużyna z tej trójki, Belgia, Portugalia i Hiszpania, więc dwie pożegnają się z tą wielką imprezą już w eliminacjach. No dla samej wielkiej imprezy jest to zła wiadomość, ale dla nas bardzo dobra, bo dwie mocne drużyny odpadają już w eliminacjach, czyli będzie łatwiej walczyć w turnieju finałowym, do którego już awans mamy zapewniony. No tutaj oczywiście trening przed meczem ligowym, gramy z Kolonią, no taką drużynę trzeba pokonać jeszcze overall Urus, no same dobre na razie wiadomości w tym materiale. No mecz z Kolonią nie powinien być jakiś ciężki, HSV ostatnio jest na fali, nie traci za dużo punktów, strzela dużo bramek i obyśmy to podtrzymali w tym meczu. Gramy u siebie, kibice poniosą nas do zwycięstwa, przynajmniej taki jest plan. Zaczynajmy to widowisko. Hüger, początek spotkania, a już Kolonia w natarciu. Zagrań do boku do Olkowskiego. Olkowski ładnie dojrzał Rize. Co wymyślił tutaj Niemiec? Uderza z prawej nogi, ale bardzo lekko i nie miałem żadnych problemów z tym strzałem. Wreszcie jakaś akcja HSV. Aboubakar ładnie tutaj zastawia piłkę, ale Kameruńczyk nie umie się przebić niestety. Wielka szkoda. Dobrze, że podaje Ekdal. Kostić. Kostić teraz zastawia piłkę. Zagrywa do Aboubakara, a ten leciutkim strzałem pokonuje Timo Horna. Bardzo dobre uderzenie Kameruńczyka. No szczerze, nie spodziewałem się, że to wpadnie do bramki, a jednak, no bo to był taki perfidny trochę strzał, ale udał się na całe szczęście. Tutaj widzimy dobrze, Kostić zastawiał piłkę, odegrał do Aboubakara, a ten leciutko po ziemi precyzyjnym strzałem zaskoczył Horna. Prowadzimy z Kolonią 1-0. Kolonia chce odpowiedzieć na naszą bramkę. Modest, Rudniews. Artiom Rudniews zagrywa na skrzydło, gdzie jest Rize. Rize decyduje się na centrę. Piłkę ma. Ktoś, nie wiem kto, niestety nie dojrzałem. Mocne uderzenie, ale na szczęście Spachić przenosi piłkę nad poprzeczkę. Chyba od pleców mu się odbiła. Bardzo dobrze zachował się tutaj Bośniak. Mamy już 80 minutę. To może być jedna z ostatnich akcji tego spotkania. Heinz tutaj ładnie utrzymał się przy piłce. Zagrywa do środka. Cudowne podanie do Yuya Osako. Yuya Osako jest sam na sam z bramkarzem, ale przegrywa ze mną pojedynek. I będzie tylko rzut rożny. Jak widzimy, Japończyk jest chyba teraz załamany. Zmarnował najlepszą szansę na wyrównanie dla Kolonii w tym meczu. Ostatnia szansa dla Kolonii. Wznowią grę od rzutu z autu. Jest centra w pole karne, ale świetnie Dziuru wyjaśnia całą sytuację. I mamy szansę na kontrę. Holtby zagrywa do przodu. Tutaj jest Wood. Wood zagrywa bardzo dobrze do Hunta. Hunt jest blokowany, ale Surensena już nie ma w grze. Wood jest praktycznie sam na sam z bramkarzem i zdobywa drugą bramkę. I już na 100% tego spotkania nie przegramy. Musimy tutaj zwyciężyć. Wielka radość gracza HSV, bo strzela bramkę już po doliczonym praktycznie czasie gry, bo były doliczone 3 minuty, a już jest praktycznie czwarta doliczona minuta, ale to nie jest ważne. Ważne, że zdobył bramkę, bardzo mocne uderzenie. No w tej sytuacji Horner raczej nie miał większych szans, żeby dobrze odbić ten strzał, bo był zbytnio precyzyjny i silny. Prowadzimy z Kolonią 2-0. No i koniec spotkania, zwyciężamy 2-0, pewne zwycięstwo, o to chodzi. No tak naprawdę Kolonia miała tylko jedną dobrą sytuację, znaczy dwie. Jedną po strzale, gdzie Spachić odbił piłkę plecami nad poprzeczkę, a drugą, gdzie Yuya Osako pomylił się w sytuacji sam na sam. Jeden strzał złapany, jeden sparowany, ocena meczowa 7,2. Jeśli chodzi o ten strzał złapany, to tak naprawdę musiałem go wyłapać, bo ta piłka ledwo co doleciała do bramki po strzale Rize. Tutaj chyba najlepsza szansa Yuya Osako. Nie wiem, jakim cudem nie zdobył tutaj bramki. Uderzył nawet nieźle tak naprawdę, ale udało mi się na czas przesunąć i odbić tą piłkę na rzut rożny. No to była moja jedna z lepszych interwencji w tym sezonie, bo jednak nie było łatwo tutaj odbić tej piłki, ale na całe szczęście się udało. Kolonia odnosi kolejne zwycięstwo, znaczy nie Kolonia, tylko HSV odnosi kolejne zwycięstwo i to się liczy.
Mecz pod dyktando HSV w pełni zasłużone zwycięstwo. Jeśli chodzi o oceny, to piłkarzem meczu Kostić, dobry występ Serba, asysta przy pierwszej bramce Aboubakara. Dwie moje interwencje, 5 Horna. Mimo wszystko bramkarz Kolonii dużo wybronił w tym spotkaniu. I przejdźmy dalej. No i jesteśmy już po drugim spotkaniu, zwyciężyliśmy w lidze, bardzo dobrze, o to chodzi. Cały czas liczymy się w walce o europejskie puchary, a może i nawet o podium. No obecnie zajmujemy 5. lokatę, ale do drugiej drużyny tracimy tylko 6 punktów i z Borussią gramy w następnym materiale mecz bezpośredni, więc możemy się do nich zbliżyć na 3 punkty. No gramy w następnym materiale mecze z Borussią Dortmund i Hoffenheim, czyli trudni rywale, ale możemy z nimi zdobyć komplet punktów. Najlepszym strzelcem obecnie w Bundeslidze jest Aubameyang, drugie miejsce Lasoga. Najwięcej asyst ma Kagawa, drugie miejsce Zoller. Jeśli chodzi o czyste konta, to za moment to zobaczymy. Liderem jest Leno, drugie miejsce Execvo, Neuer i Burki. Ja zajmuję 8. lokatę z 5 czystymi kontami. No ale gram dopiero jedną rundę tutaj, więc nie mogę zbytnio rywalizować z tymi, którzy są przede mną, bo mają dużą przewagę. Na koniec materiału jeszcze sobie przeprowadzimy trening, bo warto podnosić ten overall, rośnie dość szybko, co jest bardzo fajne, bo dzięki temu będziemy mogli liczyć na lepszy transfer z Legii Warszawa, bo przypominam, że ja jestem tylko wypożyczony do HSV. No i po zakończeniu tego wypożyczenia wracam do Legii i przechodzę do innego klubu, bo na pewno nie mam zamiaru jeszcze grać w polskiej ekstraklasie, bo mam za wysoki overall, żeby tam grać. No praktycznie ciężko by komukolwiek było zdobyć bramkę, bo jednak umiejętności strzelców w ekstraklasie są dość ograniczone. A jak coś ludziska, już Wam bardzo dziękuję za ten materiał, no i oczywiście zapraszam Was na następny. Trzymajcie się!